Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj pojedziemy pod wiatr. Przez ten czas, gdy nie było Poszukiwacza, odbył się Super Bowl, na którym nic ciekawego się nie działo. Podobnie było na Oscarach, dlatego teraz przejdźmy do miejsca, w którym zawsze coś się dzieje, jest co pokazać i o czym mówić. Po prostu wjedźmy do internetu. Zaczniemy od pogody, bo ona miesza na całym świecie, a rozpoczniemy od Australii, bo nikt już nie pamięta o pożarach buszu, bo teraz panują tam powodzie. Wschodnie wybrzeże tego kontynentu nawiedziły największe ulewy od 30 lat, ale jak widać, niektórzy potrafią się tym cieszyć. Nie ma co się dziwić, z dwojga złego, lepszy deszcz niż rekordowe upały. Jeżeli nie lubicie, gdy jest mokro, to może wolicie, gdy jest zimno i śnieżnie. Co powiecie o minus 32 stopniach i opadach śniegu w ilości 76 cm w ciągu doby? Taka pogoda panuje przez ostatnie kilkanaście dni w Kanadzie. Niektórzy tworzą frisbee ze swoich zamarzniętych ubrań. Są też osoby, które wychodziły na spacer, ale raczej nie był to dobry pomysł. Dlatego niektórzy wybrali komunikację miejską, jak ta dziewczyna w Montrealu. A co się dzieje u nas? Coś innego, ale niekoniecznie lepszego, bo tak samo ciężko chodzić, gdy tak mocno wieje. W końcu od kilku dni nad Europą szaleje orkan Sabina. I niż ciara, aż można mieć ciary na samą myśl. Ale tak jak w Australii i na naszym kontynencie znajdą się osoby, które wykorzystują tę pogodę do zabawy i rywalizacji. Na przykład podczas mistrzostw jazdy pod wiatr. Te zawody odbyły się w Holandii. To tam od 2013 roku śmiałkowie ścigają się, jak sama nazwa wskazuje, jadąc rowerami pod wiatr. Mistrzostwa odbywają się tylko podczas burz i wichur. Gdy ich nie ma też zawodów. Tak było w 2017 i 2019 roku. Do pokonania jest dystans 8,5 km. Kto szybciej przejedzie, ten wygrywa. Zawody podzielone są na dwie kategorie, indywidualne i drużynowe. Te pierwsze wygrał Max de Jong z czasem 20 minut, a drużynowe zostały odwołane przez silny wiatr. No tak, silny wiatr przerwał zawody w jeździe pod wiatr. To tak jakby zawody w jedzeniu zostały odwołane, bo zostało przygotowane za dużo żarcia. Ale niestety fani tej dyscypliny będą musieli czekać kolejny rok. Miejmy nadzieję, że na przyszłorocznych mistrzostwach wiatr będzie wiał z odpowiednią siłą, tak aby zawody się odbyły, ale też nie za mocno, aby ich nie przerwać. Można powiedzieć, że Holendrzy nie zachowali się jak prawdziwi profesjonaliści. Tak określa się osoby, które mimo przeciwności wykonują swoje zadanie. No, takim przykładem może być tancerka z Teksasu, która jest tancerką pole dance, tańca na rurze. Spokojnie, od 2017 roku to oficjalna dyscyplina sportowa, która w przyszłości ma być dodana do rywalizacji olimpijskiej. Chociaż patrząc na to, co się dzieje w Stanach, można powiedzieć, że to taki sport ekstremalny. Tu atrakcją imprezy miały być tancerki tańczące na 4,5-metrowej rurze. Jedną z tych, które się na nią wspinały, była Ginia. Oto jej krótki pokaz z nieplanowanym lotem. Chociaż jak widać, profesjonalnie podeszła do tematu, kontynuowała taniec na dole. Film na Twitterze nabił ponad 10 milionów wyświetleń w 4 dni, a internet porównuje jej twarde lądowanie do Jasia Fasoli, który jak pamiętacie też spadał i jakoś się podnosił. Z daleka wygląda to, jakby wszystko było ok, jakby wszystko było zaplanowane, ale do całej sytuacji odniosła się sama zainteresowana. Najpierw w formie wpisu, w którym przyznała, że spadła, złamała szczękę i że nie jest wszystko w porządku i nie ma się z czego śmiać, bo nikomu nie życzy takiego bólu, który był nie do zniesienia. Później pojawił się film, w którym ze łzami w oczach dziękowała za słowa wsparcia, dodała, że przez upadek złamała kilka zębów, skręciła kostkę i czeka ją operacja. Sam filmik był tak popularny, że ktoś z jej znajomych postanowił zorganizować zbiórkę. I na tę chwilę zebrano prawie 40 tysięcy dolarów, tłumacząc, że całe leczenie Ginia opłaciła sama i na czas rekonwalescencji będzie bez pracy. I teraz widzicie, jak wygląda prawdziwa profesjonalistka. Za wysoka rura, nie ma problemu, zatańczę. Ale jak to się skończy, nie wiem, ale spokojnie. Co by nie było, show będzie kontynuowane. No to jak aborygeński bumerang, wracamy do Australii, bo tam też mam dla was prawdziwego profesjonalistę, tylko trochę głodnego. W telewizji trwa reportaż o australijskich deszczach. O zdanie zapytano tę rodzinę, która wcześniej walczyła z suszą. Najmniej do powiedzenia ma ten chłopiec, który walczy z muchą.
Aż zgłodniałem, wy pewnie też. No ale młodemu można wybaczyć. Jedną muchę niechcący capnął i połknął. Nie widzę problemu. Ale chwilę później zrobił to ponownie. No i chyba mu smakowało, patrząc po jego pięknym uśmiechu. Odlecę trochę od samego jedzenia, bo trzeba przyznać, mały jest zwinny. Ja jedną muchę ganiam po całym mieszkaniu, a ten w kilka sekund łapie dwie. Językiem. W końcu trochę białka nikomu nie zaszkodzi, a tym bardziej, gdy smakuje jak guma, o smaku wina. Tak określa to Lori. Z jego analiz wynika, że rodzina pochodzi z północnej części Queensland i to tam występują muchy, które smakują jak wino. Podobno mnożą się podczas powodzi i suszone podaje się w czasie Wielkanocy razem z kremem Cadbury. Czyli można powiedzieć, że mały zjadł świąteczny przysmak. Okej, w końcu Wielkanoc, już niedługo. I jak widzicie, Holendrzy wyszli na tle innych bardzo słabo. Silny wiatr w zawodach jazdy pod wiatr to nie wymówka. Tak jak za wysoka rura w tańcu na rurze. I powodziowe muchy w wywiadzie o powodzi. Bo swoje obowiązki trzeba traktować poważnie i je wykonywać. To tyle w odcinku, pełne filmy w opisie. Zostaw lajka, komentarz, zostaw też subskrypcję i kliknij w ostatni odcinek, a co my tu mamy. Tam robot, który zastąpi ci zwierzaka. Na tym kanale widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia. Hej!